Cześć wszystkim, z tej strony Soł. Trochę się dziś wieczorem rozgadałem w poprzednich vlogach, mogliście to zobaczyć, a ja kręcę dalej, bo mam temat, który was na pewno zainteresuje, bo wszyscy się interesują tym, ile youtuberzy zarabiają. Ile zarabia Soushibo? Pewnie wielu widzów, czyli was, się nad tym, nad tą rzeczą zastanawiało, ile to już pieniędzy zdobyłem, ile sobie za to kupiłem wódki, dziewczyn i tak dalej. Podstawowa sprawa. Nawet jakbym zarobił bardzo dużo, to by było to wszystko w porządku, bo ja lubię zarabiać. Mam nadzieję, że większość osób, które mnie ogląda, jak najlepiej mi życzą i chcą, żebym na tym YouTubie jak najwięcej zarobił. Myślę, że to jest w porządku i to jest uczucie, które powinno w was powstawać, jak oglądacie jakiegoś YouTubera, którego oglądacie po prostu, nie którego tam chcecie zhejtować albo zobaczyć, co tam u niego słychać, żeby mu serce stanęło na wizji, to by było super. Tylko takiego, którego oglądacie, no to naturalne jest, że chcecie, żeby mu było jak najlepiej, tak? Czyli żeby z tego, co robił, miał jakieś pieniądze. No i teraz się wszyscy zastanawiają, ile Soushibo ma z tego pieniędzy. Zero. Zastanawiające, prawda? Teraz mi pewnie nikt nie wierzy, zaraz wam pokażę statystyki, żeby nie było. I opowiem wam, skąd się wzięło zero na moim koncie. I zaczniemy tutaj. Zaczniemy od AdSense'a. Przechodzimy już do statystyk z AdSense'a. Te statystyki akurat wolno pokazywać, bo tam nie ma nic w regulaminie o tym. Wiele osób myślało, że nie wolno pokazywać zarobków. Wolno pokazywać zarobki. Z AdSense'a finalne. Chyba tych takich drobnych nie wolno. Znaczy tych takich częściowych. A chociaż tego też bym nie był pewien, czy to nie jest tylko jakaś plota. Nie chcę mi się wczytywać w te całe regulaminy. I tak z AdSense'a już nie korzystam. I teraz widzicie moje zarobki. One zaczęły się gdzieś w listopadzie 2011. Tam gdzieś mi się to uruchomiło. Nie były zbyt duże. Pierwszy miesiąc 12 centów. Drugi miesiąc euro 46. To już na piwo starczy. I teraz kolejny miesiąc dostałem partnera. I pierwsza liczba jest z kliknięć, a druga liczba jest z partnera, czyli z wyświetleń tych takich banerków obok, jeśli kogoś to interesuje. Tak to wygląda w AdSense'ie. I tu jak widzicie już suma wzrosła do 11 euro w maju, w czerwcu 9 euro i nagle pojawia się lipiec, w którym mamy 50 euro z AdSense'a. Wtedy miałem bardzo dużo osób, mnie zaczęło oglądać, miałem chyba nie wiem, 150 tysięcy wyświetleń jakoś tak w tym miesiącu. No i bardzo dobrze poszło. Oczywiście nie wszystkie były monetyzowane, bo jak miałem AdSense'a, to nie monetyzowałem wszystkich filmów, tylko te, które mogłem, czyli Battlefield, vlogi i chyba tyle. I StarCrafta mogłem na przykład, a Battlefielda już nie monetyzowałem i tak dalej, całej reszty. Tak więc zarobiłem tutaj 15 euro, 14 euro i przyszedł czas, 100 euro i 5 centów, przyszedł czas na wypłatę i co się stało? YouTube zabrał mi wszystkie moje pieniądze. Pamiętacie, jak dostałem bana od YouTube'a? Stwierdzili, że mam jakąś nieprawidłową działalność, znaczy od AdSense'a bana, nieprawidłową działalność. Partnera mi zabrali, wyświetlenia mi od razu tak poleciały w dół, bo kanał w ogóle, wiecie, filmy nie były w polecanych na YouTube i tak dalej. Wszystko poleciało na łeb, na szyję, taki jakby PageRank, wiecie jak jest PageRank na stronach, co się w Google wyświetla na pierwszym miejscu, to moje filmy już były na samym końcu, w samym śmietniku przez to, więc wtedy się trochę źle podziało. No i oczywiście ban na AdSense'a, czyli nigdy już nie będę mógł mieć partnera i tak dalej. Ja się od tego odwołałem, bo można. Stwierdziłem, że nie mieli żadnych podstaw, żeby mi tutaj cokolwiek blokować. Oni najczęściej blokują albo za kliknięcia, albo za jakieś niewłaściwe reklamy, ale to na stronach www, więc tu się domyślałem, że chodzi o jakieś kliknięcia niewłaściwe. Napisałem im, że nic takiego nie było, że tam chyba dwa razy ktoś próbował mi po prostu klikać w reklamy specjalnie, wtedy to widać i ja to zgłosiłem. No i oni stwierdzili, po chyba w 4 dniach mi odpisali, że wszystko jest w porządku, mam rację, jakby to nie jest moja wina, że to się stało, ale kasę ci zabierzemy, tak? Partnera ci oddajemy, AdSense'a ci oddajemy, ale kasę ci kasujemy, nie? No i ja po tym wydarzeniu stwierdziłem, że pieprzę takie coś, bo nie będę tutaj, nie będę po prostu ryzykował zarabiać, nic nie zarabiam prawie,
a ryzykuję, że mi cały kanał, wiecie, po prostu zablokują AdSense'a, zablokują to partnerstwo, moich filmów nikt nie będzie przez to oglądał, bo nawet się o nich nie dowie, tak, bo nigdzie ten kanał nie będzie wyświetlany, mówię, pieprzę to, zapiszę się do jakiejś sieci partnerskiej. Wiedząc, że w sieciach partnerskich się mniej zarabia, dwukrotnie mniej, trzykrotnie mniej, ale wiedząc jednocześnie, że nie da się tak jakby nie da się tak łatwo dostać bana jak w AdSense, a wystarczy poczytać forum AdSense'a, że tych osób naprawdę jest sporo, które oni pobanowali w taki sposób, szczególnie takich mniejszych youtuberów, tak, bo u tych większych to się rozpływa, tak, nie jesteście w stanie, na przykład nie jest w stanie jedna osoba naklikać tyle razy, bo tych ogólnie kliknie gdzieś w reklamy czy wyświetleń jest bardzo dużo i to się rozmywa. Na mniejszych kanałach to jest bardzo łatwo zrobić, zbiera się kolegów i po prostu klika. Więc postanowiłem się ukryć w jednej z sieci partnerskich po to, żeby mnie po prostu mieć już to w dupie, mieć partnera, nie martwić się o to, że mnie zbanują. I przeszedłem do sieci fullscreen i tutaj wam pokazuję mój panel fullscreena na forum letsplay.pl, ogólnie na tym, bardzo na tą sieć narzekają, nie wiem czemu, ja na razie nie narzekam. Poza tym, że zarobki są dość niskie, tak, no dwa razy mniejsze niż w AdSense, jak nie trzy, no trzy może przesada. Powiedzmy, że jest to 40% tego, co z AdSense'a mógłbym zarobić. A może nawet 1/3, może być 1/3. Ja jakby zapisując się do fullscreena zdawałem sobie z tego sprawę, że to będzie ten, że to będą takie zarobki. Ale jakby wiedząc, że tych wyświetleń nie mam tak dużo, ani widzów, to jakby mnie to, wiecie, i tak za wiele na tym nie zarobię, więc mówię, pieprzę to, tak. Najważniejsze, żeby mi tego partnera nie zbanowali już, bo jakby ktoś z was dostał bana na partnera, to by wiedział, o co chodzi. Byście się przekonali, jak fajnie się potem kanał prowadzi, jak nagle wszystkie banery, wszystkie te rzeczy, prawda, tracicie, miniaturek nie możecie robić. No i tak jak powiedziałem, nikt was już nie ogląda, bo wasze filmy się w ogóle nie pojawiają w YouTubie. Znaczy mówię, w polecanych i tak dalej. Przeszedłem do tego fullscreena i tak jak widzicie, na ten miesiąc mam zarobione $80. Czy mi te $80, oni od 100 wypłacają? Zakładam, że w przyszłym miesiącu za te ostatnie tam... Kiedy to było ostatni? Tutaj się skończyło w lipiec. Czerwiec, lipiec, czyli jakiś sierpień, wrzesień, październik, listopad, no, czyli jakieś tam $100 za 3 miesiące, powiedzmy te 100 zł miesięcznie, no, czyli kasa taka, ale bana mi nie dają. No i tak jak widzicie, jak będę miał $100, to mi to wypłacą, będę wtedy bardzo szczęśliwy, kupię sobie za to dużo alkoholu i będę pił i będzie zajebiście. Bo z taką kasą, no raczej wiele więcej nie zrobię. Mogę sobie jakąś grę kupić, jakby nie ma to większego wpływu na mój budżet domowy. Jeszcze mówię, jak będę miał 10 razy więcej widzów, to będzie miało. Ale na razie nie ma i nie, chyba się to szybko nie zmieni. I tyle. Tak więc teraz dowiedzieliście się, w jaki sposób są, nic nie zarobił. Mówię, nic nie zarobił, bo tego nie liczę, bo jeszcze się zaraz okaże za miesiąc, że mi to skasują, bo powiedzą, że nie wiem, coś tam, wiecie, zawsze coś mogą wymyśleć. A ciężko się bronić przed nimi, bo jakby wiecie, pozywać firmy czy chodzić do sądów w Stanach to nie bardzo się da. Co najwyżej tak jak z AdSense'em, tak. Nie zbanują cię, kasę ci zabrali. No. I tyle. I to jest koniec mojej historii o zarabianiu na YouTubie. Ja życzę powodzenia osobom tym, które są w AdSense ciągle i nic im się do tej pory nie stało, bana nie dostali. Mają fajnie, dużo pieniędzy, dużo szczęścia, a ja wolę sobie spokojnie pospać i się nie martwić o takie rzeczy. Wszystkie funkcje partnerskie mam. Mówię, kokosów nie robię, ale nawet w tym AdSense bym jakiś tam wielkich kokosów nie robił. No, chociaż 300 miesięcznie to już się zaczyna robić ciekawe. Ale tak jak mówię, nie można być zbyt chytrym, nie? Jak chytra baba. I potem wylądować z drugim banem na AdSense. Tego byśmy nie chcieli. Więc trzymajcie się wszyscy, papa i do zobaczenia w następnym vlogu.